Cześć, z tej strony Selena. Zapraszam Was do obejrzenia bardzo fajnego DIY. Będąc któregoś razu w Ikei, podpatrzyłam taki motyw suchych liści kwiatów, raczej płatków, wysuszonych płatków kwiatów w obrazie. Ten pomysł mi się tak spodobał, że postanowiłam to odtworzyć. I od razu kupiłam i ramki, i od razu suszone kwiaty, też od razu w Ikei. Więc to nie jest mój pomysł, zobaczyłam takiego gotowca na ścianie, ale oni nie sprzedawali ich, tylko sprzedawali narzędzia, żeby móc wykonać to samemu, więc jakby nie było, też jest to jakaś praca kreatywna. Kiedy najpierw próbowałam, wyszło mi coś takiego z czerwonych. Jak teraz się tak przyglądam, to widzę, że mam tutaj gorący klej w paru miejscach, on tutaj jest niestety widoczny, będę musiała tą ramkę otworzyć i ją poprawić. Ale nie szkodzi i tak uważam, że wyszło dosyć fajnie, żeby w ten sposób, o tak, żeby się nie odbijało, żeby powiesić to na ścianie. Mam też drugą ramkę, żeby zrobić w ten sam sposób. I tym razem zielone kolory, to wygląda coś takiego. Ja to wszystko kupiłam w Ikei, zarówno suszone właśnie kwiaty zielone i czerwone, tak jak i te ramki, kupiłam wszystko w Ikei, więc jakbyście chcieli, to te rzeczy są bardzo łatwo dostępne i nie są drogie, tylko no sorry, nie pamiętam ile za nie zapłaciłam. Postanowiłam zrobić sobie coś dla siebie, taką bardzo fajną ozdobę, słuchajcie, bo mnie coś takiego się naprawdę bardzo podoba, więc postanowiłam, że udekoruję swój pokój takimi właśnie elementami i zaproszę Was do tego samego pod tym względem, że pokażę Wam na przykładzie właśnie tego zielonego, jak można to szybko i łatwo wykonać samemu w domu. Zapraszam.
Jeśli podobał Ci się ten filmik i podobają Ci się w ogóle filmy tego typu, daj mi o tym znać. Daj mi też znać o tym, jakie filmy chciałabyś zobaczyć jeszcze na moim kanale. Do zobaczenia na konwentach.